Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dla nas za sprawą Ducha Świętego przyjąłeś ciało z Marii Dziewicy i stałeś się człowiekiem. Prosimy Cię, pobłogosław ten różaniec i każdego, który na cześć swojej matki weźmie go do ręki. Spraw, aby wszyscy, którzy z Marią rozważać będą tajemnice życia, męki, chwały Twojej, coraz bardziej wnikali w głębię Boga z mądrości, miłości Ojca i Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Teraz, kochane dzieci, poświęcę Wam medaliki. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, Ty nas powołałeś przez chrzest i bierzmowanie do dawania świadectwa wiary przed ludźmi. Prosimy Cię, pobłogosław tych wszystkich, którzy te medaliki nosić będą, jako wyraz naszej wiary. Umocnij ich zaufanie i wierność ku Tobie, doprowadź do Królestwa Niebieskiego, gdzie z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. A teraz, dzieci, poświęcę Wam książeczki. Módlmy się, Boże, źródło pobożności, z którego wypływa cała nasza zdolność do modlitwy. Prosimy Cię, pobłogosław te książeczki, aby każdego, kto będzie się nimi posługiwał, Duch Święty wspomagał w modlitwach, oczyść nasze serca, oświeć i rozpal nasze uczucia, abyśmy godnie, pobożnie zanosili modlitwy do Ciebie i zasłużyli na ich wysłuchanie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochane dzieci, poproście Waszych rodziców o błogosławieństwo. Błogosław Ojcze, błogosław Matko, błoń mi Synu, gdy dziś Chrystusa ma przyjąć wspólnie z innymi. Na świętą chwilę radości czy udręce, niech błogosławią nam rodziców wdręce. Teraz, rodzice, wyciągamy ręce nad naszymi dziećmi. Będziemy im błogosławić. Niech Cię błogosławi i ochrania Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zaśpiewamy teraz, dzieci, to się w opiekę i wchodzimy do kościoła.